Jest z nami też gość, nowa leszczyńska twarz, nowy leszczyński byk, Grzegorz Zęgota. Grzegorz, co przede wszystkim skłoniło Cię do tego, aby pojawić się tutaj w Lesznie, aby podpisać kontrakt ze Szczyńską Unią? Czy też troszkę takie więzy przyjacielskie, chociażby z braćmi Pawlickimi? Na pewno miało to znaczenie, ale podejmując decyzję, głównie kierowałem się tym, żebym mógł się rozwijać w danym klubie i tutaj myślę, że Unia tak naprawdę nie ma lepszego klubu, w którym można się rozwijać. Do tego doszły względy właśnie te, o których Pan wspominał, czyli przyjaźń z braćmi Pawlickimi, z Damianem Bańskim bardzo dobrze się znamy, bo już jednak trochę lat jeździmy, mimo że nie jestem starym zawodnikiem. Mam nadzieję, że to wszystko złoży się na to, że będziemy tworzyli fajny kolektyw i będzie ten team spirit, który jest niezwykle ważny w tym, żeby osiągała drużyna bardzo dobre rezultaty. No i zobaczymy. No, sezon jest przed nami i na pewno całkiem moim zdaniem obiecujący, więc ale to trzeba się wstrzymać, bo wyniki na torze tutaj pokażą. A jak czujesz się na leszczyńskim torze? No przyznam szczerze, że bywało różnie, bywało lepiej, bywało i gorzej, ale myślę, że jeżeli spędzę dużo czasu, a taki mam zamiar na treningach na tym torze, no to wjadę się w niego i poznam tą ścieżkę, która tutaj jest najszybsza i dobiorę odpowiednie ustawienia sprzętu i mam nadzieję, że ten handicap, który daje leszczyński tor dla zawodników gospodarzy, również będzie handicapem dla mnie. Dwuletni kontrakt to spore ryzyko, bo tak troszkę w ciemno podpisałeś, poprzednie były roczne. No dokładnie, poprzednie były roczne, jako junior miałem długoletni kontrakt, a po tym długoletnim kontrakcie byłem troszeczkę, przyznam szczerze, zrażony do tego rodzaju umów i podpisywałem roczne kontrakty. Jeśli chodzi o Unię, no to zdecydowałem się na kontrakt dwuletni, ale myślę, że tutaj mogę zaufać zarówno panu Józefowi, jak i innym członkom zarządu, bo zrobili na mnie naprawdę dobre wrażenie i nie mam jakichś takich negatywnych myśli co do tych dwóch przyszłych lat dla mnie i mam nadzieję, że to będą dla mnie dobre lata i będę mógł zrobić schodek dalej w tym, żeby stać się lepszym zawodnikiem. Czy obok propozycji z leszczyńskiej Unii były też jakieś inne oferty z innych klubów, między innymi jakaś tam szansa pozostania w Częstochowie? Były i w zasadzie do samego końca czekałem na to, co się wydarzy w Częstochowie, ale no, zarząd tamtejszego klubu zdecydował i postawił na innych zawodników, więc tutaj już nic zupełnie nie stało na przeszkodzie, żebym podpisał kontrakt z Unią Leszno. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że kontrakt w zasadzie został podpisany dzisiaj, bo już niektóre media ogłaszały, że już dawno, owszem, być może się spotkaliśmy, pewnego rodzaju warunki ustaliliśmy, ale póki nie ma podpisów pod kontraktem, no to trzeba się wstrzymać ogłaszanie pewnych rzeczy, ale dzisiaj już dopięliśmy wszelkich szczegółów i już można powiedzieć, że jestem zawodnikiem Unii Leszno na najbliższe 2 lata. A jak się podobała ta zabawa w Secretmana, w to odkrywanie kart tak po kolei? Ja potraktowałem to poważnie i tutaj też bym chciał również dodać, że wszelkie informacje, które się pojawiły, nie wyszły w 100% ode mnie, bo w zasadzie ja trzymałem w niepewności własną rodzinę i w domu nie wiedział nikt, gdzie wystartuję w przyszłym sezonie i dotrzymałem to w tajemnicy, również przed znajomymi, przed przyjaciółmi, samemu Przemkowi. Dopiero wczoraj się tak naprawdę zgadaliśmy, że jednak będę w Unii Leszno. On sam mi nie chciał zdradzić szczegółów i do końca mnie trzymał w niepewności, więc potraktowaliśmy to poważnie i myślę, że z tego względu też wyszła fajna zabawa. Leszno znasz, samo miasto nie jest Ci obce. No jak najbardziej znam i tutaj wielokrotnie przyjeżdżałem do Leszna, chociażby pojeździć na krosie, czy w innych okolicznościach. No może samo miasto, jakbyście mnie gdzieś wywieźli w jakiś zakątek, może bym się i zgubił, ale myślę, że szybko bym doszedł do ładu i znalazł, zorientowałbym się, gdzie po prostu się znajduję i na tyle Leszno znam. I tyle. Kiedyś zielonogórska myszka Miki, później częstochowski lew, a teraz leszczyński byk Grzegorz Zęgota. Dziękuję bardzo i wszystkim chciałbym życzyć z tego miejsca zdrowych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie za nas kciuki w przyszłym roku. Będzie dobrze.